Siemanko, z tej strony Koli, znam was w kolejnym odcineczku z serii MPG. No i widzowie, Bizon już przed nami. Tutaj zestawy przygotowane, wszystko jest, widzowie, przygotowane. Jest... Zobaczcie, co jest, pokażę wam. O, właśnie to jest. I widzowie, jeszcze to jest, jeszcze jest gierka. Także, no dzisiaj będzie ciekawie. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. Pani Nina w domu. Ale jak zwykle drzwi chyba nie zamknęła. Nie wiem, widzowie, tak patrzę, wyglądam, kurczę, że jakiś pierwszy sąsiad wyjedzie kosić zboże, to wtedy ja wyjadę, bo pierwszemu to się nigdy nie wyjeżdża. To trzeba poczekać, popatrzeć, jak już to byśmy wyjeżdżali, widzowie, tutaj na to pole, żeby je jak najszybciej skosić, żeby pani nie mogła tam zacząć tą swoją budowę. Poczekajcie, nie wiem, czy mi się... Czy ja coś słyszę? Widzowie! Pierwszy kombajn, zobaczcie! Bizon jakiś pojechał, zobaczcie! Dobra. Palimy bizona, palimy bizona. Już ktoś pierwszy ruszył, to i my ruszamy. Dobra, całe szczęście. Dobra, bo ja już jeździłem, widzowie, suchutkie, eleganckie. Można kosić, dobra, w takim razie. Mam nadzieję, że pani Nina usłyszy. O, przepraszam. Silnik, o, tutaj trzeba bieg sprzęgiełko. Dobra, teraz tak. Ja nim wyjadę kawałek, tylko muszę i tak panią Janinę poinformować, że jedziemy w ogóle gdzieś kosić. Albo ja będę i tak przed chałupą, widzowie. Dobra, to ja wyjeżdżę, już pani Janina pewnie zobaczy z okna. Ja będę przed chałupą, także to nie ma problemu. Kurde. Sprawdzimy sobie, widzowie, jak bizon chodzi, jak się sprawuje w polu. Mam nadzieję, że dobrze. To będą oczywiście pierwsze testy bizonka naszego kochanego. Jarek! Ja pierdzielę, jak dżeto mordy. Gdzie ona jest? Co jest? Co? Jedziesz kosić, mnie nie wołasz? Jadę pani Janino kosić. Niech pani ja coś powie, bo ja tu muszę w kamerce przystosować. O! No? Halo? No, wszystko gra. Gra i bucz. Jadę pani Janino, muszę, kurczę. To co nie wołasz? No to kurczę, co mam wołać, jak ja przed domem będę kosił? Co on gdzie pokroć, nie tu ci? Nie kosz od ranie. Jak nie koszy? Śmierdzi. No śmierdzi ten rzepak. Dobra, ja jadę tu przed chatę, zobaczę, jak ten bizon będzie chodził, pani Nino. Dobra, Jarek, to ja pożyczę od Henka, zaraz przyjadę drugim. Nie, nie pożycza nic. Nic nie pożyczał, pani Nino, jak pożyczy, to się... Czekaj, muszę to jakoś tak zrobić. O! Wstaniemy sobie i będziemy patrzeć, jak to będzie tam chodzić. Bizonek! Zaraz się upieprzy, niepotrzebnie go myłem, dobra. Wjeżdżamy gdzieś. Jarek! Powoli, spokojnie. Co, będziesz tu kosił, gdzie moja chałupa będzie? No najpierw tu. To czekaj, ja zadzwonię tam. Halo, Krzysiu! Krzysiu, przyjeżdżaj, ta już można budować. Nie, przyjeżdżaj, ta, bo tu słoma będzie leżeć jeszcze do zebrania. Co? Słoma tu jeszcze do zebrania będzie leżeć. Dobra, no. Jarek, słomę zbierze i buduj ta, dobra? Nikt tu nie będzie budował, zresztą... Zbieraj ta ekipę. Nikt tu nie będzie budował. Nie, tę ekipę my już kosimy. No dobra, za godzinę się widzimy. No to będę spieprzać stąd. Jak tu przyjadą, to będę stąd spierdzielać. Dobra, pierwszy wjazd, widzowie. Siwy dym, kurde. Ale się kurzy w mordę. Ja kabinę będzie trzeba tu zamontować na następny sezon. Zobaczcie, widzowie. Wstanę, wam pokażę, jak to idzie. O kurde, jak to się kurzy. No suchutkie, tu nawet nie trzeba patrzeć. Suche jak pieprz. Stop, kurde, jeszcze nie skosiłem. Czego tu przyjeżdża? Ktoś Jarek, powiedział? Jarek, ale ja jestem najarana na te żniwa, powiem ci. Ja tak samo, kurde. Nie mogłem się doczekać, żeby tego bizona wytestować. I powiem ci, że już będę miał gospodarstwo swoje. Ale be do jaja, Jarek. Idę belarkę podczepiać. Nie podczepia na razie belarki. Kurde, tu żniwa na razie. No nie, no pieprznięta i muszę tam iść. Pierdziele, widzowie, z panią Liną to też. Kobieto, stój! Co? Na razie trzeba to skosić, stój z tymi belami, to pokosimy dopiero później na wieczór się zbeluje. By szybciej było, to musi poleżeć ta słoma chwilę. No ale Krzysiu za godzinkę będzie. Nie, to gówno, no to jak Krzysiu będzie, to będzie stąd spierdzielał szybciej, jak tu przyjechał. Mówiłem coś, żeby pani Ina dzwoniła po niego? Nie mówiłem, więc niech on spieprza stąd. Nagadałeś, że już żniwa i w ogóle zaczynamy? No to zaczynamy dopiero, no to niech się nie pali. Zaraz te maszyny, co tu stoją, będą stąd z dymem pójdą.
Jeszcze mnie tylko Janina podenerwuje trochę. O, toś powiedział, o masz. No. Żniwa do, co dopiero, nie nerwuje mnie żadna budowa. Ja muszę to wykosić na spokojnie, Jarek, a nie się denerwować. Jarek, nie pieklij się, pogadajmy chwilę. No. Nie piekli się. Piekli się, te kurde postawiali, nastawiali mi tu tych pachołków, innych głównie to trzeba... No. Ała chudry. Słuchajcie widzowie, ja to muszę poprzestawiać, bo to... Jak to Jarek, kosić? Ale tu nie przystawiaj, bo tu przecież powytyczał działkę moją. Tu nie trzeba z tej strony wytyczać. O masz. Dobra widzowie, poprzecznie trzeba. Pani Lino, niech pani mnie Janina nie denerwuje, ja tutaj bizona próbuję obsługiwać. Daj mi to falówkę, żebym ja słyszał, jakbyś do mnie gadał. Daj mi falówkę. Proszę. O, dobra. To ja idę do Ususa, podjadę, co już pełny? Panie Nino, ja będę mówić, kiedy będzie pełny. Na razie nie jest. O, skurczybyk, zgas mi. Nie podjeżdża tutaj! A co, nie ma jeszcze? Spieprzaj mi stąd do domu, jak masz tak pomagać. Nie jeździ mi tu tym Ursusem. Ja zawrócę. Widzowie, nie mam siły, naprawdę nie mam siły, nie wytrzymam zaraz. Pani Janina już coś jej odpieprza na starość, bo ona kiedyś taka... Pani Janina kiedyś taka nie była. Jarosz, słychać mnie na słychać. Niech stanie tym... Ja ci powiem, ja na te żniwa to jestem podjarana. No, już pani Janina to mówiła, niech pani Janina stanie tym ciągnikiem i niech stoi, niech nie jeździ. Ale co, zgasić czy niech się grzeje? Zgasić. A powiem ci, Jarek, ty chyba chwastów nie opryskałeś, co? Tu akurat był problem z tymi chwastami, ale już na następny rok będę wiedział, co zrobić. Tylko wiesz co, uważaj tutaj, bo tu pachołek jest. Czekaj, o tu o. Dobra, uważaj, ja będę tam patrzył. Spokojna Waśka. Żeby nie ten tego, wiesz. Co, jak na razie dobrze idzie, też nie chcę za szybko jechać. Ci powiem, Jaruś, suchutkie, ładne. Ładne, suchutkie, eleganckie jest. Podjadę z drugiej strony, zobaczcie. Niech nie podjeżdża. Ale zobaczcie, ci tamte suchutkie, to ci powiem. No to się przejdzie na piechotę, a nie jeździ ciągnikiem. Oj, tam będę chodziła, mnie w stawach strzela. Pieprznięta, widzowie, tam pieprznięta. To nie ma co gadać. Coś na starość się widocznie odwaliło. No ale bizon dobrze chodzi jak na razie, nie chcę go chwalić, ale jak na razie dobrze chodzi. Tu kawał tego pola jest sobie. Uuu, tu mokrzutkie, mokrzutkie, Jaruś! Wiesz co, suche jest tylko tu do pachołka, to weź tu zawracaj i tamtą stronę wykosz, to jeszcze dziś zbierzemy słomę. Panie Nino, ja powiem tylko tyle, ja sprawdziłem całe pole i całe pole jest suche, można kosić. Już kombajnem ktoś pojechał kosić, to ja mogę kosić, owies. Ale Jaruś, jakbyś tylko tak tu wykosił, to byśmy zdążyli jeszcze dzisiaj słomę zebrać i... Panie Nino, na wieczór zdążymy. Wezwać, Jaruś. Nie pali się, niech pani Janina się uspokoi. Ale nie przyjedzie, Jarek, a teraz by przyjechała. Ale niech pani Janina się uspokoi, kurde, nic się nie... Gdzie się śpieszy? Zobacz, no masz rację, no ale wiecie, ja się podjarałam na tą budowę już, na te śliwa i w ogóle. Ja będę miała w końcu swoje gospodarstwo i no to nie niedługo z się tu kisiła. Niedługo będzie miała, tylko niech się uspokoi, bo to już naprawdę. Nie ma nic tak szybko, jejku, no trzeba chwilkę poczekać, ja wykoszę i dopiero, no. A nie, się pali, kurde. Widzowie, ale dobrze idzie, zobaczcie, bizon ładnie się też prezentuje tutaj, w tym polu. O, ja nie będę już się zakręcał tu ten poprzednio, jak się tak zrobi. Znaczy zawracał nie będę. Tu i tak te pole takie jest. Ale i tak nieźle, nieźle, fajnie. Jestem zadowolony. Którędy ona pojechała tym ciągnikiem? Bo już ja nie widziałem, naprawdę. Nie mam siły. Dobra, ja chcę spokojnie chociaż te żniwa ogarnąć, bo naprawdę widzowie. Tragedia. Słyszy mi pani Janina? Halo. Co tam, Jaruś? Przerywa trochę, powtórz. Niech tym ciągnikiem stanie w miejscu. Ja pojadę, zobaczę jak tam sąsiad na polu robi, to go zawołam, może ci pomoże. Nie wytrzymam, widzowie. Dobra, inna stół. Stój! Czekaj, Jaruś, poczekaj stój! Chwilę. Stój, wysiadaj z tego ciągnika, wysiadaj. No raz, poczekaj. Wysiadaj z ciągnika. Czemu? Tomasz! Zpieprzę do domu. Poczekaj, ja zaraz wrócę, dobra? Widzowie, gdzieś tutaj... Kurde, jeszcze te biegi nie wchodzą. Jakoś tutaj może przejadę tu pomiędzy tymi krzakami. Kluczyki zabiorę od ciągnika.
Niech on tu stoi, widzowie, bo to... Dobra. Cyk. Niech on tu stoi. Dobra, teraz tak. Klucze. I tyle. I tutaj ma być. Ja nie będę się denerwować. Ja mam kosić zboże, a nie... Ja muszę mieć spokój, widzowie, tym bardziej, że... Muszę opanować tego bizona, no jak on tutaj... Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Dobra, cyk. Opuszczamy. No ale dobrze w miarę mi idzie. No, tak myślę, że w miarę dobrze mi idzie jak na razie. Tu zobaczcie, cyk. Koło tego słupa, żeby nie przywadzić. Raczej nie przywadziłem. Co ciekawe, co tam pani Jena wykombinowała. Słuchajcie, bo to kurde... On coś szybko... Szybko idzie. O, dobra, teraz. Nie mogę też za szybko, widzowie, chodzić. Bo... Boję się, że kurczę pogubię, nie? Tutaj te chwasty są, no to tak kurde, to jedyny problem na tym polu, że te chwasty, no ale to nic, to już reszta, reszta tych, wiecie, reszta... Co tu jest? Halo! No co do miary? Co ty przyjechałem pomóc, no. Ale co przyjechałeś pomóc? Poczekaj, zgadzę, bo tu słabo słychać. Co ty tu robisz? No co tam? Siema, ty, co ty, czemu przyjechałeś? No przyjechałem ci pomóc, ja tam zacząłem u siebie, ale Janka wpadła, że tu, że u was tak się śpieszy, że ta budowa ma ruszyć w ogóle, no to już się wróciłem, nie? Toż to się nic nie pali, to Janinie się pali, co chwilę lata tu ciągnikiem mi jeździ, no już ja nerwów nie mam, ci powiem. No to jest, kurde, we dwójkę obskoczymy tu, nie? No, a co u ciebie? Co u ciebie, Janek? Jak tam? Ty, no ruszyłem tam kosić pszenicę. Ja, ty, ale to ja cię widziałem, kurde, jak ty jechałeś teraz. A no to ja niedawno tu jechałem. No bo ja zobaczyłem, że ty jedziesz, a jak patrzyłeś tam w okolicach, to koszo, czy nie? Ty, już tam się ruszyło dwóch, tam z końca wsi ten Bogdan, nie wiem, czy tam go znasz. A kojarzę, no on, ten stary taki. To on już słuchaj, wczoraj chyba z 7 hektary skosił wczoraj już. A, tu widzisz, ruszyli, ja tak patrzyłem, kurde. Już tam mało zostało. Aby ktoś, wiesz, pierwszy ruszył i mówię, kurde, to ja ruszę. No to ja tak popatrzyłem, bo ten mój sąsiad taki serdeczny już też zaczął dzisiaj. Ale on to już od rana muci, kurde, ja mówię, Rosa jeszcze, ja sam pojechał, no, ale to wiesz, kurczę, nie? Niektórym nie przeszkadza. On mówi, że prąd aż taki niedrogi, to on suszarnię włączy. To włączę, ja tam wolałem poczekać, żeby to jeszcze spokojnie wszystko zrobić. Ty, Janek, to no, sobie ale... tu, ja ci też pomogę, no. Jak ten, wiesz, tam chciał, nie? Potrzebował. No to jak coś, to dzwonię. Nie no, bez problemu, ja tam, wiesz, jakoś dużo tego pola nie mam, co ja tam mam 6 hektarów do skoszenia łącznie. No, no to tam... Dlatego nie... Janka tam wpadła na pole, mówię, dobra, pomogę, nie? To ci za paliwo chociaż oddam, nie? Nie, to na luzie, co ty? Dobra, to ja czekaj, to masz tą mikrofalówkę, żebyśmy gadali. A mogę no, się no, tym no. Twoim bizonem karnąć kawałek? Tutaj po przedziach tylko bym zrobił. A, no to sprawdź, no pewnie, że tak. O kurde, bo tu sprzęg, poczekaj. Dobra, to sobie, to ja pójdę, żeby nie tracić czasu, wezmę twojego. Dobra, co? dobra, poczekaj, bo on leci mnie. Kurde. Cofnij. Czekaj, dobra, to ja idę. Dobra, to weź. A to co tam, Janina coś gadała, że ten, żeby tu będziecie budować jakieś gospodarstwo, tak? To Janina będzie budować, jej ten działki trochę, wiesz, użyczyłem. Żeby se pobudowała już. To temu ona się śpieszy, żeby tu wykosić, tak? Dlatego tak się pali jej, ale ja mówię, bo że ona mi coś gadała, że za 40 minut przyjeżdżają budowlańcy, że już będą dom budować. No to ci powiem tak, jak przyjadą, to będą stąd spieprzać szybciej, jak tu wiesz, przyjechali. Będą spieprzać stąd, tyle ci od razu mówię. Tak, ale to jak to jest, co to już jej, to jej działka jest, czy odkupiła? Tak, już żeś, ja znaczy odkupiła ode mnie, wiesz? Aha, ja tak, kurde, przepisałem i mówię, znaczy cholera. Chcę to niech ma, niech se pobuduje. Ciekawy jestem, za jakie pieniądze, nie? Ty, Jarek, a co robisz, tu trzeci poprzecznik, czy zawracać po prostu? Nie, zawracaj tam. Nie, o, nie. Poprzeczniaka już tu nie, bo to... Dawaj tu od razu. Ty, ale ładnie ci sypie, co się patrzy, ty nowy. Ładnie? Nieźle nawet, nie? Tam jak coś, to ciągnik na górce stoi. Z... przyczepo, więc jak będzie trzeba ale wysypać. Ty, jak na owiec to i słowa dobra, bo patrzę tutaj, co się na chwilę zatrzymałem, co żeś ty podszedł, nie? No. Tu kurde, tak o kulce usypało tam słomy, widziałeś? Ty, no widziałem, słoma nie, dobra, no. No. Niezła słoma, niezła. Ty, a no, jak wiesz, moim bizonem się robi, dobrze? Ty, dobrze, tylko wiesz, ten minus, że tutaj tej kabiny nie ma, to kurde...
Ty no. W zęby leci, nie? No to najgorsze. Ty, to się zaraz zmienimy, żebyś tam się nie mordował, zaraz się zmienimy. Nie, co tam wiesz, dla mnie to nie problem. No. Patrzcie, kurde, takim bizonkiem dawno nie robiłem. Kiedyś też się suche bez kabiny robiło. A, ty nie masz sieczkarni, bizonie, ja mam. A, no. Ale ja ci powiem, mi niepotrzebne, bo ja tak koszę. No ty rzepaku nie masz, nie? Mam. Nie, 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 a ja wiesz, słomy potrzebuję, bo krów tam 30 ty, jest, ale ja w tym roku, 7 tylko. Ja w tym roku też nie mam, nie mam tego rzepaku. W tym roku nie brałem. Znaczy nie siałem, sorry. Ładnie te dwa zestawy wyglądają, widzowie, na polu, co? No fajnie wygląda, te dwa bizony. Nieźle to się pretuje, a weź się zatrzymaj na chwilę. Ty, a słuchaj, a ty dużo masz do skoszenia? Ogólnie? Tu ogólnie? No. Ogólnie czy tutaj na polu? Ogólnie, no te pole to widzę. No. No to ty, powiem ci, że... Kurde, o sorry widzowie, bo tutaj się klikło. Szczerze ci powiem, że trochę jest tych hektarów, nie? Wiesz, się nazbierało teraz, ale tak szczerze, to tam nie jest jakoś dużo, nie? Kilka pól po prostu, dobra. Ja musiałem sobie fotki porobić, wiesz? Tak na pamiątkę, bo ja... A, ty, Janek, bo ja nagrywam. Coś. A nie, jest to, nie szkodzi. No. Ale to są, nie? Znaczy nie, ciebie tam nie ten, ja nagrywam tu z bizona. A nie, no w porządku. Dobrze, tam. A bo ty tam na te vlogi prowadzisz, tak? Vlogi. Wiesz, z gospodarstwa tu vlogi nagrywam. Pokazuję jak tu wiesz. Z telewizji? Czy nie, na tym, na YouTubie. Nie oglądasz na YouTubie filmów? Jak? YouTube, na YouTubie. Ty tam chyba raczej nie ten. A to ty dla dorosłych, tak? Nie! Ty głupi jesteś! Normalne filmy, kurde. Nie, ja to nie oglądam takich, bo ja tu żonkę mam, wiesz. Na YouTubie! A, głupi jesteś, Janek. Nie wiem, wiesz, bo... Czekaj, tu drugi poprzecznik, pierdyknę. Ja to tak za bardzo w tym internetach to nie ten. Bo to podobno można, że wiesz, jak tam się jakieś ogląda, tam się klika w te linki, to że można później... Że mogą pieniądze ukraść coś i znaczy, klikać w tam, no tak, no trzeba uważać, wiesz, nie klikać tam w nic. Bo faktycznie mogą zapieprzyć coś, nie? No ale to co, ty się nie wstydzisz tak, Jarek? Ale co się nie wstydzę? A co Janina o tym gada? Ale o co ci chodzi, ty? No na te strony tam. Janek, bo zaraz będziesz stąd spieprzał. Ty się najpierw zainteresuj, co to jest YouTube. Mnie nie denerwuj. Janina to nie jest zresztą moja dziewczyna, to jest koleżanka, po prostu ją przygarnąłem i tyle. Nie, ty, ale weź nie, tak no, szybko ja nie jeździ, bo kurde, pogubisz zaraz, Boże. Co ty gadasz? Dobra, ty, ja się przyzwyczaiłem, że ja u siebie lichę mam, bo ja nie pryskam nic. Tu jest gęste zboże, to on tak szybko nie przetworzy. Ja się przyzwyczaiłem, że ja muszę popylać i... Tu tak szybko, wiesz, nie przetworzy ja wiem, tego. No. Ale ja ci powiem, że ja się przyzwyczaiłem u siebie, bo ja u siebie to przyginam, bo... Bo tam to wiesz, słaby mam. Nie? No ja zdaję sobie sprawę. Dobra, zaraz się zmienimy, ja trochę tym moim porobię. O, pewnie. No, ale twój powiem ci, że też fajnie, wiesz? Pracuje. Podoba mi się kabina, no ogólnie ja do swojego będę musiał i kabinę założyć. Patrzę, kurczę. Ja ci powiem, że ja w tamtym też na początku nie miałem, bo tam szybę miałem wybito, wiesz? No. Ja też nie mogłem nigdzie znaleźć jakiejś, żeby wstawić, kupić. No i robiłem bez tej szyby przedniej, to ci powiem, że tak jak bez kabiny się czułem, nie? No... Dopiero w tym roku, żebym wstawił nową szybę, to nowa szyba, zobacz jaka ładna. No widzę, że nówka, nie? Przejrzysta. Ty, sorry, ale czekaj, bo ja telefon mam. Dobra, muszę... spoko. To jest, zobaczcie, kurde, mój kombajnik tam. Fajnie, że Janek przyjechał pomóc. Taki znajomy tu. Ty, Janek. No? Słuchaj, bo tam na polu się zepsuło. O kurde. Muszę jechać, cholera. Ty, to poczekaj, to ja dojadę do końca i wysypiemy, dobra? Ja podjadę ciągnikiem. Nie, no tak, no trzeba wysypać, no. Ja podjadę. Muszę jechać, kurde, na podwórko, bo... Dobra, ty spoko. Ty się urwali w przyczepie. Nie gadaj. No, a już nie chcę. A kto, ojciec czy brat? Nie, tam braciaka syn przyjechał i... Pomagać? Na pomoc. Tak, chyba mnie ze sprzęgła strzelił, Dyszel poszedł, wiesz, przyczepę. Ty, to taka pomoc, to wiesz. Poczekaj, ja idę pociągnik, zaraz poczekaj moment. No, dawaj. Co, zobaczcie, coś się... Dobra, już się to sobie dokończy i tak mi trochę pomógł. Tak szczerze. Dobra, cyk, jedyna. Dobra, gaz. I dwuja. I trójeczka, widzowie. O, idzie. Idzie sprzęt, z dwoma przyczepami, zobaczcie. Kurde, jak ten Ursus... I on jest świetny, widzowie. Dźmikę będzie trzeba ustawić.
Dobra. Dobra, Jarek, to masz tą falówkę. No właśnie, chciałem powiedzieć, nie? Masz. Dobra, to dzięki. Ja będę jechał, muszę zobaczyć co tam, może się uda pospawać. Ty, ciekawe ile tu się ukosiło. Ja ci powiem, walnego było tu w zbiorniku. No trochę było, kurde. Wcale tak mało. Ile ty tam przejazdów zrobiłeś? Dużo nie zrobiłeś. Nie, dobra, to dzięki za pomoc. Jakbyś chciał tam, żebym ci pomógł, to dzwoń, nie? Śmiało. Dobra, robi się, no. Dobra, zowie. Tu przyjadę raz dookoła i pójdę do domu, Janinę zawołam. Pewnie w chałupie siedzi, bo się obraziła. Czy obraziła, no bo... Wiecie, bo mnie denerwowała trochę, to tak powiedziałem coś. Żeby mi nie przeszkadzała. Dobra, tutaj cyk. O kurde. Zgasł mi znowu, widzowie. Z tym bizonem tu też trzeba. Kurde. Zobaczcie. Idzie, idzie. Muszę coś zrobić o tako. I tak muszę jechać. Jedź bizon, jedź się nie zastanawiaj. Muszę o tako, widzowie, zrobić. O, i teraz. Dobra, i teraz wszystko elegancko widać. Dobra, tu trzeba zrobić tak. Cyk, też nie za szybko. Zaraz gaśnie. Co on tak powoli? Co on tu popieprzył mnie? Czemu? Dobra, idzie, dobrze jest. Nie za szybko teraz. Kurde, za szybko. Powoli. Jeszcze mniej. O, dobra, i takim... O kurde, tu zaraz będzie zbiornik, zobaczcie. No Jarek, słyszysz mnie na falówce? Słyszę, no słyszę. Co ty, kanał jaki zmieniłeś? Nie, słyszę cały czas. Myślałem, że Janina do domu poszła, że się obraziła. No nie no, gadałam do ciebie na falówce, bo ale ja byłam tam u... zawołała Janka, Janina. No byłam u niego. Byłam u niego na polu, ty. Wiesz jakie jaja? No. U niego tam do pomocy ktoś był, nie? I się zabrałam z tym. Z tym młodym, jak to jego brata, chyba syn czy coś. I pojechałam tam do nich na podwórko. Czaj się cofał na klepisko i ty się lurwał. Co, a to... Ale jaja, Janek. A to właśnie mi gadał Janek, bo on pojechał przez to, że dyszel. Ty się lurwał, ja ze śmiechu tam nie mogłem. To może mu będzie trzeba pomóc. Kurde, zgasł. Co ty, nie będzie trzeba. Ale Jarek, ja tam ze śmiechu nie mogłem. To ja sobie wyobrażam, ale to młody ile on lat. Mniej więcej. Cofa gówniarz i później chciał, wiesz, lepszy bieg wrzucić, żeby wolniej. A wrzucił na jedynkę ze sprzęgła, strzelił i urwał, ale jaja. A ile lat mniej więcej ten chłopaczek? No nie wiem, może ze 14 miał. Panie Janino, podjedzie tu ciągnikiem, trzeba wysypać. Jarek i urwał dysze, no ale jaja. No ja jak cholera. A się uśmiałam, ci powiem, a oni wszyscy... Dobra, już dalej nie będę jechał, bo tu... Ci powiem, Jarek, że ja... Wróciłem, bo co myślę, głupio się tak śmiać, a nie mogłam ze śmiechu. No głupio, tak nie można iść się śmiać. Co tak myślałam, czy nie odpalić nagrywania, ale co myślała, dobra, weź, nie będę. Nie to wystawię. Nie ma co nagrywać, bo to... Bym nagrała, bo jaja jak berety, Jarek, ty się nurwali. Dobra, podjeżdża tutaj pod to pierwsze. No się naśmiałam. Tak by trzeba jedną czepić, chyba tam pójdę to żmikę. Rozstawię, tylko tutaj się zrobi to pole. Podjeżdża, no. Dobra, no. Dobra, stop. Niech to się wysypie. Co, już? Co ta skrzynia tak zgrzyta? Dobra, elegancko. Ile tu jeszcze dużo? Nie, tam nie dusio. Dobra, wsio. Cyk. I tu trzeba dokończyć, to już mało zostało na tym polu. Mało zostało, wieczorem się to sprasuje. Poprasujemy to od razu wieczorem, widzowie, żeby pani Janina tam się nie denerwowała, żeby mogła sobie dzwonić po tych budowlańców. Dlatego od tego pola zaczynam. Od tego owsa i będziemy kosić, wiecie, później wszystko po kolei. Będzie tej roboty, bo powiem wam, że tych żniw jest. Może wszystkiego nie zrobimy na odcinkach, to coś tam na live'ie się ogarnie. Jarek, ja tu pojadę zawrócić. No toż ile będzie zawracać? Już niech pani Janina mnie nie denerwuje, dobra? Bo się naprawdę, nie mam siły się denerwować. Kurde, o mijaki będzie trzeba zgarnąć. To co denerwuje? Ja tu przecież pojechałam zawrócić tylko, no. No ale czego to zawracać? Powie mi.
Po cholerę jeździć i zawracać. To co, tyłem mam jechać z dwoma przyciepami, jak one mają łoszki skrętne przednie? Ale po co to w ogóle jeździć? Postawić ciągnik i niech on stoi. Aha, stoi, ta. No. Po cholerę to jeździć i paliwo palić. Ciągnik będzie stał i najlepiej wtedy dziwne, bizonem podjeżdżać. Dziwne jeżdżenie. Się wyrywać z koszenia, żeby bizonem podjeżdżać. Jak trzeba podjechać, to się wtedy podjeżdża. A nie super jak nie trzeba. Pomysł. Jarek, w zima to nie ma czasu, to się w locie sypia, nie? Takie wymysły głupie, nie wiem. Widzę, że w twoim wieku ludzie to nawet nie patrzą na to, żeby czasu trochę zaoszczędzić. To trzeba, Jarek, w locie z rozpędu, a nie tak oj. Dobra, już niech pani na mnie nie denerwuje, bo już ja nie mam siły się wkurzać. Czekaj, już ja robię wszystko, żeby tu... To gdzie ty... Gdzie jeździ? Łaś, to zawrócić. I zatrzymaj się tu w miejscu. Stop! No poczekaj, zawrócę! Ale gdzie ty chcesz tu zawracać? Czego? Kobieto! Podjadę z... Jak masz mi tak pomagać, to spieprzaj mi stąd do domu, jak masz mi tak pomagać. Ja sobie poradzę. Widzowie, niech ona pobuduje już swoje gospodarstwo, bo ja z niej nie wytrzymuję. Dobrze! Jarek, dobrze, że ja się wyprowadzam za niej. Cieszę się niezmiernie, naprawdę. Cieszę się niezmiernie. Bo już nie mam nerwów, już ja wolę sam robić, niż się wkurzać. Nie no, będzie mowa robić we dwóch. Nie. Dobra, cyk. Ciach. Widzowie, i cyk, i tam jeszcze ten omijak trzeba zrobić. No we dwójkę, jak mam pani na taki... No co ty robisz? Którędy ty... Popieprzona, nie, spieprzaj do domu, nie pomaga mi pani Nina już. Nie pomaga mi. Co? Spieprzać do domu, już, powiedziałem. Zgasić no ciągnik i jedzie stąd. Wysuń rurę, będziemy sypać. Podjadę do końca, dopiero będziemy sypać, a nie. W locie, Jarek, trzeba oszczędzać czas nie. Siwa. Powiedziałem, niech mi stąd już idzie. Syp! Nie pomaga mi pani Nina już. Czemu? Bo się nie umie zachować. Jadziem na pole, Jarek, nie gadaj. No syp! Co, tak mało? Co? Tak mało było, widzowie? Dobra, stop! Gdzie to wysypać dla kurek? Ja to wysypię, stój! Stój mi tutaj! Tutaj sypać? Wysiadaj z tego ciągnika! O, ma... Poszło mi stąd do domu, już! Mam je denerwować. No, odpalony. No, a kto zostawił odpalonego? No, idzie stąd Janina i mnie już nie denerwuje w końcu. Dobra, wiesz, to ja pójdę. Już mam dość. Zapasie, bo mnie wkurzyłeś. Muszę przestawić, widzowie, dwukółkę, ona nie ciężka. No ale już ja nie mam nerwów na panią Janinę, widzowie, zresztą sami widzicie, no. Co chwilę coś. Dobra, cyk, muszę rozstawić tutaj to żmijkę. Gdzie to się rozstawiało, jak to się robiło, widzowie. Jakoś to się w ten... Coś tutaj się... Jakoś ten deseń. O, cyk. Cyk, tu trzeba. O, z tej strony wejść. Do dosypania. Widzowie, ja tu mi chodzi o... To jest dosypania. A tu os... O, zobaczcie. I elegancko, tu trzeba cofać. Dobra, teraz przyczepę jedną muszę odczepić. I cofnąć, wysypać. Dobra. Dawaj, Ursus. Odczepimy tutaj na łące. O kur... Widzicie, widzowie, mi tu pospadało. O, czekaj tam, widzowie. O, zobaczcie, mój łeb widzicie. Cyk, ja muszę to, o, tak zrobić. O, dobra, ciach. O kurde, jeszcze tu wjechałem. Dobra. Odczepimy tą jedną przyczepę. Tu z tyłu, o kurde, walnąłem o dyszel. Widzicie, z tych nerwów już po prostu. Z nerwów już ja nie patrzę. Dobra, ciach, odczepiona. I jedziemy teraz, trzeba podcofnąć pod ten kurde silos. Oby się udało. Zaraz. Janina w chałupie? Pewnie w chałupie. Nie, no nie! Koparko już! Co tam się? Co ty robisz? Jarek, będę fundamenty już kopała! Spieprzaj tym stąd! Kurde, nie umiem obsługi tego gówna.
Jaruś, pomóż! Pani Janino! Wyjeżdża stąd tym! Nie ma kopania, tu trzeba zebrać to! Panie Janino, bo naprawdę, zebrać? Wygonię z panią z domu w końcu, wygonię z domu! Cholera, Janek! Weź tu podjadź turem, bo się chyba zaklinowałam! Nie, widzowie, nie mam siły po prostu, naprawdę nie mam siły już! Ja chcę mieć spokojne żniwa! A nie stu... Już nie będę brzydko mówił na panią Janinę, ale... O, zobaczcie, obaliła ciężarówkę. I bardzo dobrze. Kurde, Jarek, karamba, bierzemy JCBK drugiego! No jak to ja muszę cofnąć, jakoś na to się muszę celować. Dobra. Powie powolutku, powolutku. Dobra, jednak do przodu jeszcze. No co ona robi? Pani jej nie na starość odpieprza, ona kiedyś taka nie była, widzowie. Jaruś, jak to podnieś? Wysiadaj stąd! Jak to podnieś? Idiotka, widzowie, no inaczej tego nie nazwę. Srak! Zaraz tylko na Ursusa to zleci. To muszę to jakoś... Nie, nie to, nie to, dobra. Też nie to. Jak to? Czekajcie. Tym? Muszę jakoś do tyłu to zrobić. Czekajcie. Ciach. Nie, muszę i tak, inaczej tego nie... No co ona robi? Co ona robi, widzowie? Co ona robi? Jeszcze palca sobie, kurde, przytrzasnąłem. Nie, nie mam siły. Nie mam siły. Kurde, jeszcze zgrzyta skrzynia. Spieprzaj stąd! Popieprzona, popieprzona, widzowie, zobaczcie, pani nie odpieprze na starość. Do lekarza trzeba, do psychiatryka. Naprawdę, dzwonię po do psychiatryka. Niech przyjadą w kaftanach. Nie, ja nie pomagam, ja tylko bizona stąd zabiorę. Widzowie, spieprzamy bizonem, bo jeszcze mi walnie. Dobra, i zostawię tu wjazd, żeby tu nie było nic. My zaraz jadę dalej kosić. Ale to zobaczycie, widzowie, w kolejnym odcinku, bo ja już nie mam siły się denerwować. Trzymajcie się, do następnego. Na razie.